Świętami. Ma ważną rolę do spełnienia w historii Polski. I tutaj, jeśli chodzi o Strachocinę, to jest miejscowość na Podkarpaciu, mieszkała jego rodzina. Niedaleko kościoła jest takie wzgórze, nazywa się Bobolówka. I przez długie wieki mieszkała tam szlachta. Bobolowie, bo to jest bardzo była patriotyczna, dlatego co ojciec przed chwilą powiedział o tym patriotyzmie, o tej miłości do ojczyzny. Takim właśnie wielkim miłośnikiem Polski była rodzina Bobolów w Polsce. I święty Andrzej był w tym duchu wychowany. Dlatego też całe jego później życie świadczy o tym przywiązaniu do ojczyzny. I to, co jest takie bardzo charakterystyczne i ważne, że dlaczego napisałem tę książkę? Ponieważ dużo ludzi nie zna świętego Andrzeja. Okazuje się, że dzięki telewizji Trwam, Radiu Maryja, bardzo, bardzo wielu ludzi dotarło to, kim jest ten święty ze Strachociny, kim jest ten najnowszy patron Polski. I tutaj w tej książce są te najnowsze dane dotyczące świętego Andrzeja, szczególnie z tym, że on jest tym świętym, którego Pan Bóg nie pozwolił zapomnieć. Ojcze, to jest piękne, ilekroć podkreślam do pielgrzymów przychodzących, przyjeżdżających tutaj, jak i to nie ludzie wynieśli Andrzeja na ołtarze. To Pan Bóg nie pozwolił, by o nim zapomnieć. Bowiem gdyby nie było objawień jego po śmierci, nigdy nie byłby w katalogu świętych. I co ważne, on zawsze się objawiał wtedy, gdy Polska była w jakimś potrzebie. Tak się objawił pierwszy raz 16 kwietnia 1702 roku w Pińsku. Tak później objawiał się dominikanowi Alojzemu Korzeniowskiemu w Wilnie w 1819 roku. I podobnie sytuacja miała miejsce w Strachocinie, bo jestem taki bezpośredni świadek spotkań z Andrzejem. Księże Kustoszu, też pokazywał się poprzednikowi księdza chyba też, tak? Tak, on się pokazywał w Strachocinie od 1938 roku, a więc jak trumnę przywieziono do Polski, tutaj do proboszczu w Strachocinie zaczął przychodzić ksiądz. I były te spotkania wszystkich księży, ale zawsze było brane w tym kontekście, że bo tu dwóch kapłanów na przestrzeni historii był zamordowanych, jeden spalony żywczym przez Tatarów, drugi zamordowany zaraz u początku powstania parafii. Zresztą tak długa historia, bo parafia powstała w 1390 roku, to różnie mogło być. I zawsze patrzyliśmy, że jakiś ksiądz potrzebuje pomocy. Ja tu przyszedłem tak niespodziewanie do tej Strachociny, bo miałem pójść na studia do Lublina i zachorował tu ksiądz i mnie wysłano na 3 tygodnie, a jestem już tu 33 lata w tej parafii. I po kilku dniach właśnie po raz pierwszy przyszedł do mnie ten ksiądz. To było niesamowite przeżycie, bo ja o tym nic nie wiedziałem wcześniej. I później przez 4 lata były te spotkania, aż w końcu to jest właśnie ojcze łaska, przeznaczenia. Każdy z nas ma pewne rzeczy do zrobienia. I właśnie to, co jest istotą, kiedy objawił się ostatnim razem, przyszła wtedy łaska odwagi i zadałem mu 2 pytania, bo to mnie najbardziej interesowało. Kim jesteś i czego chcesz? I wtedy na te 2 pytania odpowiedział mi bardzo krótko. Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. I z tym, co żem przeżył, pojechałem do ówczesnego księdza biskupa Ignacego Tokarczuka. Nie dziwię się, ksiądz arcybiskup tak popatrzył trochę na mnie z niedowierzaniem. Mówi, jeżeli to jest prawdą, to jedź do jezuitów z Warszawy, niech to ocenia. I kiedy tam się znalazłem, powiedziałem, że jestem proboszczem ze Strachociny, już dzisiaj nieżyjący ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, mówi mi to tam, gdzie się Andrzej Bobola urodził. Ja mówię, a skąd ojciec to wie? A bo już przed wojną nasz
współbrat Jan Poplatek, pisząc książkę o bobolach w Polsce, o świętym, o błogosławionym Andrzeju, wskazał, że on się tam mógł urodzić, ale w związku z tym, że nie znaleźli świadectwa chrztu, a nie mogli znaleźć ojcze, ponieważ 33 lata po urodzeniu Andrzeja napadli na tą wioskę Tatarzy i spalili to, co powiedziałem, księdza żywcem, wszystkie plebanie spalili, ludzi pozabijali tutaj i nie mamy z tamtych czasów żadnych dokumentów. To, co ojcze z tamtego czasu pozostało w tej parafii, to jest chrzcielnica. Jakby taki cichy świadek ważnego wydarzenia. I ona dzisiaj jest takim ważnym elementem ołtarza, który mamy w kościele do świętego Andrzeja Boboli. I to jest właśnie istotą tej książki, że o tych sprawach strachocińskich tu wszystko jest napisane. To jest ta najnowsza taka historia i naprawdę dzisiaj widzę, jak ludzie potrzebują właśnie pomocy ze strony Andrzeja. Tam ojcze dowód taki. W 2015 roku tutaj do Strachociny przyjechał kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda. Tak. I po modlitwie, kiedy przyjeżdżał do Strachociny, miał 14 punktów straty do ówczesnego prezydenta. Co się stało w ciągu tygodnia, że już w pierwszej turze wygrał? I zresztą prezydent, który później przyjechał prywatnie 22 października do Strachociny, przyjechał, mówi, to jest cud, że jestem prezydentem i przyjechałem świętemu Andrzejowi podziękować. Księże... Tak samo były i siły patriotyczne przed wyborami parlamentarnymi. Też widzę ten udział świętego Andrzeja, ale ojcze, ja to mam swoją, dzięki temu zobaczyłem coś innego, że święty Andrzej Bobola w 2017 roku, w 1997 roku, kiedy mówił, że trzeba go tu czcić, to on powiedział tylko w Strachocinie, że nie dacie sobie po czasach komunistycznych rady. Wy nie jesteście już tym samym narodem, co byliście kiedyś. I dlatego bez mojej modlitwy, bez mojej pomocy nie dacie rady tego trudnego okresu przejść pod nowy. I tak to ojcze dzisiaj widzę. Mówię to wszystkim pielgrzymom, że musimy się dzisiaj dużo modlić, bo nie w ludziach jest ratunek dla Polski, tylko w niebie. I w nawróceniu, proszę księdza, i potrzeba nawrócenia człowieka do Boga, prawdziwego nawrócenia. Ojcze, to właśnie po to ma służyć ta książka. To tytuł jest, proszę Państwa, Święty Andrzej Bobola, Życie objawienia cuda księdza Józefa Niżnika. I oczywiście zapraszamy do Strachociny, teraz wakacje się zbliżają. Odwiedzić, pogłębić się, nie tak tylko tak płytko, tak wypić piwo, pogadać głupio i takie bez sensu. To trzeba troszeczkę głębiej pomyśleć o swoim życiu, przyjemne z pożytecznym, przyjechać, piękne tereny, to jest Podkarpacie, prawda? Gdzie jest, ojcze, gdzie jest Strachocina dokładnie? Bieszczady. Ale dokładnie, gdzie jest, bliżej czego? To jest Kosanoka. Koło Sanoka. 10 kilometrów koło Sanoka. No proszę. Piękna miejscowość, a piękna Wołórówka. Ja tak miałem w sercu, myślałem, że ojciec dyrektor nawiedzi Strachociny, jak był w Przemyślu, ale się śpieszył bardzo i nie było kiedy. Proszę księdza, tak jak pośpieszny, to szkoda, ale bardzo chętnie przyjadę. Ojcze, już tutaj telewizja Trwam była. Miała program ze Strachociny. No to ja widziałem. Ale to był 2010 rok. Wtedy akurat to zginęli ci pod Smoleńskiem. Ja pamiętam księdza przynajmniej dwa razy w Radiu Maryja i w telewizji. Byłem ojcze i bardzo się cieszę. Promuję i zawsze byłem za Radiu Maryja i telewizji. Proszę księdza, jeszcze jest druga książka. Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić. Pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa, tak, i mąż Jarosław Szarek. Także... Ale ojcze, też opracowałem modlitewnik święty Andrzej Bobola, patron jedności narodowej, który wydali ojcowie z Saletyni. Naprawdę, piękne wydanie. Proszę księdza, bardzo dziękujemy i proszę Państwa, no mówcie dalej, nie tylko to, co Ty usłyszałeś, ale mówić dalej. Bardzo jestem wdzięczny za to dzisiejsze połączenie. A to my, kochany, to my się cieszymy. To jest nasza, to jest dla nas radość. Ale i cieszymy się, jak ksiądz mówił kiedyś,
czy rozmawiał z świętym Andrzejem Bobolą, to powiem tak, no tak patrzyłem na księdza, czy on ojcze, czasem, naprawdę, czy on, to, czy to on ja... tutaj, ale nie, nie, ja wierzę w to, bo... Ja się ojcu nie dziwię, no. Ja się naprawdę ojcu nie dziwię. Ale kto księdza, już żeśmy przekroczyli czas, ale zapytam tylko tyle, a miał ksiądz stracha, jak zobaczył ksiądz tego ojcze, księdza? Zawsze mówię ludziom, nikomu bym tego nie życzył. Bo spotkanie z inną rzeczywistością, jeżeli Ewangelia nam mówi, że Maryja się bała, jak anioł przyszedł do niej. Apostołowie w grupie byli, jak Pan Jezus zmartwychwstały się zbliżał i się wszyscy bali, nie bójcie się. Ojcze, to jest zupełnie inne przeżycie. Ale słyszę, że właśnie czytałem, że zawsze się działo to o jednej godzinie w nocy. Tak, pukanie do pokoju, w którym ksiądz spał. U nas prawodzinie przychodził o 2:10. Ciekawe. Zawsze jedna godzina, ojcze, było. Ciekawe. I dlatego można by było rozpoznawać, że to jest ta sama osoba. A powiem tylko tyle, że po tym ostatnim, jak powiedział, kim jest i co trzeba robić, Panie Jezus, już od tego czasu nigdy nie przyszedł. O której godzinie przyjdę, a my mamy bo przyjdę jak złodziej. Że nie o tej samej godzinie, to głupoty. Tyle mamy świadectw uproszonych przez ludzi łaski. No właśnie, bardzo dziękuję, proszę księdza. Ojcze, bardzo się cieszę i Bóg zachowa. Dziękuję. Obiecujemy modlitwę u świętego Andrzeja. Bardzo prosimy i za Polskę też, prawda? Ojcze, dzisiaj może tylko takie dwa słowa. Od marca 30 każdego miesiąca jest msza święta za ojczyznę i pana prezydenta. Dzisiaj właśnie mamy taką o godzinie 17:30. No i cały rząd i o to, żeby była rzeczywiście, żeby wszyscy... Żeby nie było tego rozdzierania Polski, ale jest troska o to, bo niebezpieczeństw jest dużo dla Polski i dużo zniszczone. Ojcze, dzisiaj właśnie mszę świętą i kazanie ma ojciec prałat Waldemar Janiga. Proszę go pozdrowić serdecznie. No, on tu dzisiaj przyjeżdża do Strachocina. Bardzo serdecznie go proszę pozdrowić. Na godzinę 18:00. Dlatego mówię, bo go ojciec bardzo dobrze zna. To znaczy, to jest bardzo życzliwy kapłan, dyrektor Wydziału Katechetycznego, dużo robi dla młodzieży, tak. Prawda? Dla młodzieży, dla dzieci. Tak. A w ogóle wy jesteście wspaniała diecezja. Wspaniali kapłani. Dziękuję za dobre słowa i pozdrawiam ojca wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do Strachocina. Bóg zapłaci. Proszę Państwa, i to. Dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość za te książki, również za te propozycje panu oczywiście Markowi Kropiwnickiemu, który dzisiaj wiem, że ma operację, może teraz proszę o modlitwę za niego. Jest to operacja jak to się nazywa, ortopedyczna, tak można powiedzieć. Tak. 11:03. Czy poseł Stefan Niesiołowski jest zamieszany w aferę korupcyjną? Być może na to pytanie odpowie wkrótce prokuratura. Dzisiejsza prasa ujawnia szczegóły incydentu z udziałem polityka PO, do którego miało dojść w ubiegłym roku. Wojskowe służby nagrywały wtedy osoby rozpracowywane w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w armii. Na jednym z nagrań wideo umieszczono spotkanie Stefana Niesiołowskiego z przedsiębiorcą podejrzanym o korupcję. Zdaniem gazety na nagraniu widać, że poseł otrzymuje zawiniętą reklamówkę. Przez wiele miesięcy nagranie przeleżało w prokuraturze i nikt się nim nie zajął. Dopiero teraz materiał ma trafić do prokuratury w Poznaniu. Poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz zwracał uwagę, że to nie pierwsza informacja o niejednoznacznych kontaktach polityków PO z biznesem. Niesiołowski jest jednym z wielu niechlubnych przykładów Platformy Obywatelskiej. Również przecież wciąż pojawiały się i pojawiają się informacje o kontaktach niejednoznacznych polityków Platformy Obywatelskiej z tym biznesem i to nie tylko około obronnym, ale również i z innymi biznesami w naszym kraju. Jestem przekonany, że prokuratura zagłębi się nad tymi kwestiami i doprowadzi do wyjaśnienia, czy doszło do aktów zabronionych, czy doszło do korupcji, czy też nie. Cała sprawa ujawniona przez prasę dotyczy afery, w której żandarmeria wojskowa zatrzymała 12 osób. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych w zamian za kontrakty dla wojska. A teraz przenosimy się do Poznania. Tam dzisiaj ma przyjechać figura Chrystusa z odbudowywanego pomnika wdzięczności. Po wielu przeciwnościach trafi wreszcie do tego miasta. Powitać ją będzie można o godzinie 16:30 w parafii Świętego Krzyża. Natomiast 3 czerwca
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa figura zostanie poświęcona przy kościele świętego Floriana. Uroczystości odbędą się na gruncie kościelnym, bo prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak nie zgodził się na zorganizowanie tego wydarzenia na terenie miejskim. Figura Chrystusa do Poznania miała przyjechać już przed rokiem. W ostatniej jednak chwili władze nie wydały na to zgody, tłumacząc, że inicjatorzy wystawy nie przysłali potrzebnej dokumentacji. Profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, mówi, dlaczego figura Chrystusa musi wrócić na plac Mickiewicza. Z tego powodu, że została w niezwykle haniebny sposób tego placu wywleczona. Dlatego, że po zburzeniu pomnika Niemcy obalili figurę i za stalowej linię, za szyję uwiązaną, wlekli figurę Chrystusa za czołgiem na śmietnym miejscu. Tam, kiedy leżała, potem ją przetopiono w pomecie. Tak sprofanowany symbol religijny i patriotycznych działań Polaków, no musi w zgodny sposób wrócić na miejsce, z którego został wywleczony. Takie było nasze myślenie. Niestety władze się na to nie zgodziły. Po roku teraz postanowiliśmy, że figura nie może stać w Szydlicach, skoro ona jest związana z Poznaniem i postanowiliśmy ją wprowadzić. No i na 3 czerwca chcemy tę figurę w bardzo uroczysty sposób wprowadzić do Poznania. Pomnik Wdzięczności stał w Poznaniu przez 7 lat, od 1932 roku aż do wybuchu II wojny światowej. Zniszczyli go Niemcy po zajęciu stolicy Wielkopolski. O szczegółach dotyczących uroczystości powitania i poświęcenia figury Chrystusa można przeczytać na stronie internetowej ako.poznan.pl. Rada Ministrów zajmie się jutro projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Rząd chce, by od przyszłego roku obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł brutto. Chodzi o pracujących na podstawie umowy zlecenia oraz samozatrudnionych. Obecnie pensja minimalna dotyczy tylko osób zatrudnionych na etat. Projekt nowelizacji przeszedł konsultacje społeczne. Stawki minimalne w wymiarze miesięcznym powinny być ustalane na podstawie uwarunkowań realnych, rynkowych i gospodarczych, mówi dr Marian Szołucha. Ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju wskazuje, że to rozwiązanie będzie miało swoje plusy i minusy. Dla tych, którzy będą dalej pracować, a mają dzisiaj wynagrodzenie na poziomie niższym niż 12 zł za godzinę, to na pewno wiadomość dobra. Być może jest to wiadomość zła dla tych, którzy pracę stracą lub po prostu jej nie zyskają, a pracę za mniej niż 12 zł na godzinę często podejmują sezonowo, na przykład uczniowie, studenci, czyli osoby, które chcą sobie dorobić do wynagrodzenia z podstawowego miejsca zatrudnienia. Dla takich osób być może będzie znaleźć zatrudnienie ciężej, przynajmniej w warunkach cywilizowanych, czyli legalnie. Obecnie płaca minimalna wynosi w Polsce 1850 zł brutto miesięcznie. Mohamed Allouche, główny negocjator opozycji w czasie prowadzonych w Genewie rozmów pokojowych w sprawie Syrii, zrezygnował wczoraj z pełnienia tej funkcji, poinformowała agencja Reutera. Allouche jest też przywódcą islamistycznej organizacji Jaish al-Islam, która wchodzi w skład wysokiego komitetu negocjacyjnego grupującego syryjską opozycję. Uzasadniając swoją decyzję, zaznaczył on, że rozmowy pokojowe pod egidą ONZ nie przyniosły politycznego rozwiązania konfliktu syryjskiego. Ponadto wskazał, że toczone w Genewie negocjacje nie przybliżyły perspektywy transformacji politycznej w Syrii i nie doprowadziły do odsunięcia od władzy prezydenta tego kraju Bashara el-Assada. Zgodnie z planem pokojowym zaaprobowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, reżim prezydenta Assada i opozycja mają do sierpnia czas na uzgodnienie ram transformacji politycznej. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych John Kerry podał 1 sierpnia jako datę uzgodnienia tymczasowych władz, zastrzegając jednak, że jest to cel, a nie ostateczny termin. A w syryjskiej wojnie od wybuchu konfliktu w 2011 roku zginęło już 270 tysięcy osób. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotne deszcz i burze, miejscami z gradem. Na termometrach od 26 do 29 stopni, nieco chłodniej w dolinach górskich i nad morzem, tam od 21 do 26 stopni. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, porywisty wschodni, poza tym słaby wschodni i południowo-wschodni. W rejonach burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. I będzie ulegało wahaniom. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Więcej w południe.
Dziś w parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zadusznikach w diecezji włocławskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Polskie hymny z Maryją Królową i Świętymi, przygotowany przez dzieci i młodzież. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. Homilię wygłosi ojciec Edward Stradomski, cysters, opat z Jędrzejowa. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Ireneusz Werbiński z Torunia, ksiądz dr Andrzej Tomalak z Włocławka, siostra dr Natalia Musidlak i siostra Agata Błaszczyk ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej, pani Żaneta Szczerbiak i pan Piotr Mroczkowski, przedstawiciele Szkoły Katolickiej imienia Jana Długosza oraz Sodalicji Mariańskiej. Wszystkich mieszkańców Zadusznik i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 6 czerwca w parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku i 13 czerwca w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kobyłce koło Warszawy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pływający gazoport. Rosja buduje terminale do przeładunku gazu skroplonego. Najbliższy w Kaliningradzie. Nasz dziennik analizuje, jaki jest cel tej inwestycji. IPN na Rakowieckiej. Nasz dziennik dowiedział się, że już za kilka tygodni IPN rozpocznie pracę na terenie aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Będzie poszukiwał szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. Dzieci nie mogą być zakładnikami. Nasz dziennik rozmawia z Marią Ochman, przewodniczącą Medycznej Solidarności, o proteście pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Rocznica wielkiej mistyfikacji. Andrzej Kołodziej, legendarny opozycjonista, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem, jak naprawdę wyglądały rozmowy Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca oraz jaki z tym związek mają ludzie KOD-u. Stygmat krzyża. Noszą na rękach wytatuowany krzyż. Dziś mają wszelkie podstawy do tego, by się bać. Są gotowi na męczeństwo. W naszym dzienniku reportaż o egipskich koptach. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. 11.14 minęło. Proszę Państwa, już w rodzinie Radia Maryja, ale może najpierw wszystkim mamom. Mamo, dla Ciebie jestem Damian Cholecki. Ale nie byłby mamy, gdyby nie było taty, prawda? Tak. Panie Mario, ale Pani mi jest coś ciekawego powiedziała jeszcze zanim mówiliśmy tak poza eterem. Jak pani Katarzyna Pazdan mówiła o tych małych pomocnikach Boga, przewodnik dla dzieci do poduchowej adopcji, prawda? No, zgadza się. To pani powiedziała, że u was też w domu? Tak, razem z rodzicami od tego czasu, nie wiem, jak byłam w gimnazjum, czy końcówka jeszcze podstawówki, razem z siostrą i z rodzicami zaczęliśmy odmawiać duchową adopcję, a rodzice już prędzej mówili. Także nas też w to wprowadzili. I tata i mama, co? Tak. Ale słuchajcie, to są piękni ludzie, nie? Jak są dobrze przygotowani do życia, to dalej. Bardzo w młodym wieku dobrze się przygotowują do małżeństwa, do rodziny i wtedy piękna rodzina jest, nie? Tak. I to właśnie, i to dla pani to było takie bardzo... Takie normalne i... I to, jak to pani Katarzyna mówiła, to widziałem taki uśmiech na twarzy pani tego bardzo nie powiedziała. Pięknie. Temat. Widzicie państwo? A więc przykład, jak należy czynić. Dla was wszystkich. Nie byłoby mamy, gdyby nie było taty.
I dla was właśnie ta pieśń. Niedługo po święcie mamy. Zaśpiewać chcę dzisiaj piosenkę, co szczęście jej da. Myśleć nie tylko o tych żyjących mamach, ale i o zmarłych. Modlitwa za te mamy, modlitwa, komunia święta, mszę świętą zamówić, iść na tą mszę świętą, pamiętać o rocznicy śmierci, o imieninach, ale i kiedy indziej,
również na Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. Cmentarz to nie jest miejsce, w którym się spotykają ludzie. Tego to też trzeba nauczyć tego ludzi, tej kultury pamiętania o zmarłych także. No, a o tej kulturze, jak myślę, to myślę też o naszej najnowszym, niesamowitym wydarzeniu i rzeczywistości. Niesamowitym, proszę Państwa. Sanktuarium. Nawet w życiu nie myślałem, tak marzyłem sobie, to będzie święte miejsce z Janem Pawłem II. A tu sanktuarium i sam papież Franciszek. Powiem Państwu, żebyśmy nie prosili nawet o to. Nikt nie śmiał prosić, żeby papież powiedział sanktuarium. Jak papież mówi, to sanktuarium jest już międzynarodowe. Biskup daje dekret, ogłasza sanktuarium diecezjalne. Konferencja Episkopatu, sanktuarium krajowe. A tu jest, proszę bardzo, sam papież. Kochani, to jest działanie świętego Jana Pawła II. Widocznie on tego chce. I to tu w Toruniu, w Grodzie Kopernika. On tu powiedział w 1999 roku, powiedział: niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. A wtedy jeszcze przeciwko radiu były takie kolubryny wystawione. Proszę Państwa, to było coś niesamowitego. Ale proszę Państwa, to jest działanie Boże. Ja nie zapomnę. Wiecie Państwo, jak przeciwko radiu były też niesamowite działania. Chcieli nas zgnieść. Ba, nawet ktoś bardzo ważny w Kościele powiedział w telewizji: Radio Maria kompromituje Kościół. Ja wtedy chciałem się wycofać. Ja nie mogę Kościoła niszczyć. I nawet list napisałem do prowincjała, a ponieważ już były spotkanie niejedno z Ojcem Świętym, jakoś tak niedługie, ale krótkie, ja pamiętam, pierwsze spotkanie, w którym prosiłem o błogosławieństwo na to centrum do ewangelizacji po mszy świętej w kaplicy prywatnej Ojca Świętego. To spotkanie było w bibliotece prywatnej. Tak to było. Ojciec Święty wiedział już o tym radiu. Było spotkanie drugie, to jak już radio było, byliśmy ojcowie. W świętej pamięci ojciec prowincjał Leszek Gajda, ojciec Jan Mikrut, ojciec Eugeniusz Karpiel, ojciec Piotr Andrukiewicz i ja. Ojciec Święty wiedział o tym i tutaj taki głos w telewizji. Napisałem w liście, napisałem też do Ojca Świętego i napisałem do ojca prowincjała, ale powiedziałem sobie: przynajmniej 3 noce to musi poleżeć w szufladzie. Ten list, żeby nie działać pod wpływem emocji. I wtedy znalazłem się, musiałem jechać do Rzymu, pilnie. Jestem w piątek wieczorem, zostawiłem pewne dokumenty i w niedzielę rano miałem odlatywać, ale poszedłem sobie, już to mówiłem w radiu, poszedłem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to jest przy naszym kościele, przy naszym domu generalnym, kościół Maria Maggiore. Matka Boża Nieustająca Pomocy cudowna, klęknąłem tak o 9 rano, pamiętam. I tak modliłem się. Mówiłem w sercu tylko swoim. I mówię: Matko Boże, co mam robić? I w pewnym momencie powiedziałem, żebym tak się dostał do sekretarza Ojca Świętego, najbliższego współpracownika, ale zaraz mówię: o nie, przepraszam Cię bardzo, to za wysoko. Jakby odwołałem tą prośbę. I wiecie Państwo, o godzinie 3:00 po południu telefonuje ojciec Konrad Hejmo. W domu generalnym znajdują mnie, tam jest przynajmniej 100 ojców różnych narodowości, z różnych stron świata. Woła mnie do telefonu, a ja dostałem stracha, co to będzie. Bo tu w Polsce szaleli te wszystkie wyborcze i nie tylko wyborcze. Całe to towarzystwo szalało. Mieli woda na młyn była, żeby nas zmiażdżyć. I słyszę pytanie: jakie ojciec ma plany? A mówię: jutro rano odlatuję, bo mam po południu już zajęcia w radiu.
On mówi, proszę zmienić plan i jest ojca zaproszony na kolację do Ojca Świętego. Zamarłem. Ale pomyślałem sobie, to było zaskoczenie, nie wstydzie. Tak. Ale to miało być w tajemnicy. Wiecie, Święty sam wydał. To było najpierw spotkanie iluś grup. Takiej małej grup oczywiście w sali klementyńskiej. I do mnie podszedł Ojciec Święty. Powiedział głośno to na wieczerzy. Spotkamy się, porozmawiamy. Bardzo wielu słyszało, a więc już nie było tajemnicy. I wtedy Ojciec Święty zapytał między innymi 1,5 godziny rozmowy. Przepiękne spotkanie, kochani. To było tak piękne spotkanie. Czułem się tak w sposób wolny, tak dobrze. To było od miłości. Tak się czuje dobrze człowiek. Tam była miłość. Ojciec Święty niezwykły, to niezwykła miłość. I proszę Państwa, przyjaźń, takie prawda, no coś takiego. Nie czuło się tego dystansu, że to jest, że papież, choć jakkolwiek respekt, cały czas czułem mi to. I wtedy zapytał Ojciec Święty, kto przeszkadza Radiu Maryja? Między innymi takie pytanie. Wiecie Państwo, co powiedziałem? No cóż, ja wiem, nawet jeżeli ktoś po nazwisku będę mówił, że ktoś coś powiedział, to jak to wypada? A może temu ktoś się powiedział źle i ten też tak mu doradził, mu ktoś źle. To tak bywa, ci doradcy to robią, różne numery, sami nie wiedzą, co mówią nieraz. Różnie to bywa, człowiek to brzmi różnie, tam nie ma co tam. Tak, trzeba mieć dystans. I jak zapytał, kto przeszkadza Radio Maria, powiedział, libertyni Ojcze Święty. No. W każdym razie tych spotkań było też więcej. I zobaczcie, tu jest Jan Paweł II. Sanktuarium. Już dużo jest zrobione. Bardzo wielu ludzi mówi, że to jest piękne. Gratuluję. Gratuluję, to gratulujcie Matce Bożej. Panu Bogu, gratulujcie Matce Bożej, że posłużyli się nami i ludźmi wszystkimi, wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom. Tylu ludzi spotkaliśmy. Fantastycznych, zdolnych, dobrych. I budujemy dalej, proszę Państwa. Budujemy dalej. I mamy plany dalsze dla Ojczyzny. I dziękujemy za Waszą współpracę z nami. Trzeba troszczyć się o ojczyznę. Trzeba coś dobrego robić, kochani. Przestrzeń dobra. I właśnie Polskę piękną, Jana Pawła II dalej budujmy w tym duchu. Tutaj jest też, zapraszamy do tego Bractwa Świętego Jana Pawła II bardzo serdecznie. I młodzież też. Młodzież poniesie wiele rzeczy do przodu. Młodzież jest bardzo ważna. Tak, ale o tym mówię w innych momentach. Tutaj jeszcze jedna tylko sprawa. Proszę Państwa, przychodzicie do tej świątyni, do tego sanktuarium. Pilnujcie, żeby wszyscy zachowywali się jak w miejscu świętym. Tam nie może być rozmów. Nie może być chodzenia po kościele w czasie mszy świętej. To nie jest miejsce do zwiedzania. To jest też apel do wszystkich przewodników. Bardzo Was szanujemy i cieszymy się, że chcecie coś dobrego pokazać ludziom. Z tym, że bywają przewodnicy, którzy chyba wiary nie mają, nie wiedzą, jak się zachowywać w kościele. Wczoraj mieliśmy te same problemy. Przewodnik, ręce w kieszeniach, guma do szucia i opowiada i chce się, i na siłę chce wchodzić, ma 15 minut, przyjechał z grupą. To nie jest, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że do Waszego domu tak ktoś wchodzi. To jest dom Boży. Trzeba w domu Bożym trzeba się pomodlić, trzeba klęknąć. I pilnujmy, ludzie wierzący, żeby tak się ludzie w kościołach zachowywali, bo idzie takie lansowane przez tych ateizujących takie zdziczenie, jeżeli chodzi o święte sprawy. Także pilnujmy tego, tak samo ubiór, jaki ma być. To ma być ubiór przyzwoity, a nie jakieś takie ubrany, jak nie wiem do czego, na plażę. Zwłaszcza dziewczyny, zresztą mężczyźni też chodzą takie lejby. Strasznie nieraz to. Nawet na komunię świętą pierwszą takie przypadki są, że nie umie się ubrać. Ubrany jak, no to fatalnie, kultura pewna. Dbajmy o tą kulturę, uczmy tej kultury. Kościół to jest kościół. Tak, to nie może być takie. Ubrana dziewczyna, pierwsze to jest jakieś tak dziwnie, te dziewczyny myślą, że mądro będą, jak mądrze robią, jak się tak porozbierają. Czym więcej tych zwłok za przeproszeniem pokaże, to ona jest
I to normalny człowiek to ma, rozumie to. A dziewczyna nie jest na sprzedaż. To nie jest na sprzedaż. Jak kup mnie koniecznie, bierz mnie. Nie. To świadczy o tym, że ma niepoukładane w głowie i w sercu. I my mamy ludzi wychowywać. Ludzie wierzący. Dbajmy o miejsca święte. Dbajmy o miejsca święte. Także już na placu. Tu potrafili przyjść tak, z piwem, przychodzą, usiądzie sobie gdzieś tam na tym placu. Tam są takie fontanny przy Janie Pawle II, przy świętym Piotrze, to siądzie. I tak, no. To, że on jest taki osiłek, za przeproszeniem, mięśniach taki, nie znaczy, że w głowie ten rozum też taki zmięśniakowaty jest. Zmięśniakowany. Tak, no i tak, przepraszam, nikogo nie chcę obrazić, ale chciałbym pobudzić, żebyśmy myśleli i dbali o piękne sprawy. I taka ambicja, arystokracja ducha. Pilnujmy tego. To jest tyle i dalej budujemy, proszę Państwa, i nie tylko to, następne sprawy. Rozpoczynamy letnią szkołę Bractwa Świętego Jana Pawła II od 11 do 15 lipca. O tym mówię już. Wtedy też będą warsztaty muzyczne. Zapraszamy na warsztaty. Już przyjechać 10. Można zaraz ewentualnie po pielgrzymce przyjechać. Jeżeli ktoś będzie na pielgrzymce, to zapraszamy całe rodziny. 9, 10 lipiec. 9 rozpoczynamy o godzinie 18. To jest 25. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. 10. centralna uroczystość o godzinie 11. Ale przybędziemy już wcześniej. O 8 rano już są godzinki. I zapraszamy bardzo serdecznie. Mobilizujmy się, modlimy się za Polskę. Bardzo mocno. Pod hasłem idziemy gdzie chrzest, tam nadzieja. Przewodniczył będzie właśnie 10, w drugą niedzielę lipca, przewodniczący konferencji episkopatu, ksiądz arcybiskup, metropolita poznański Stanisław Gądecki. Proszę Państwa, już mamy też miejsca, gdzie, proszę Państwa, Bielsko-Biała, Lipnik, zaraz przeczytam, Gdynia, Cisowa, Jastrzębie-Zdrój, Lubań i Zaręba, więc w Lubaniu i w Zarębie przyjaciele Radia Maryja organizują, i Łódź w paru miejscach, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Świętej Teresy i Świętego Jana Bosku, Matki Bożej Fatimskiej, Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów oraz Zamość. Prosimy już, zaczynajcie i mówcie w swoich stronach, dlaczego nie pisać, w internecie mieć i w swoim, może jakiś plakat, w kościele ogłosić, szeroko przejść do ludzi. Różne wspólnoty niech wiedzą, jeden drugiego wspieramy i jedziemy. Ale nie zapomnijmy, kochani, o Światowych Dniach Młodzieży. Proszę Państwa, i idziemy na Światowe Dni Młodzieży. Młodzież, pomóc młodzieży. Kochani, to jest skandaliczne. Mówią niebezpiecznie tylko. Będą straszyć jak... To takie... Oni już straszyli zawsze, jak jest coś kościelnego, to straszyli. Jak Ojciec Święty przyjeżdżał do Polski, jak oni straszyli, co oni wyprawiali. A później sami się wieszali na papieżu. To takie fałszywe, wredne, takie to wszystko. Trzeba to widzieć, pobłogosławić, powiedzieć, Panie Jezu, przemień tą nienormalność. W każdym razie... Ale zobaczcie, ale jak na Woodstock to nie mówią, że niebezpiecznie. No, także miejmy swój rozum i to jest czas łaski. Organizować młodzież wszędzie. Nie stać z boku, nie kierować się żadnymi TVN-ami, gazetami wyborczymi, czy jakimiś modami, nie wiadomo, lansowanymi przez tych, którzy Polsce nie życzą dobrze. W każdym razie i młodzież. Młodzież, zorganizujcie młodzież. I wolontariusze też są bardzo potrzebni. Szukajcie to w internecie, już teraz będę nasz dziennik o tym pisał. To co? Odbieramy telefony, jeżeli są na ten temat. Proszę Państwa, a ja w międzyczasie już podaję. Bielsko-Biała, Lipnik, koło przyjaciół Radia Maryja, przy parafii Narodzenia Świętej Marii Panny. Zapisy po mszach świętach wieczornych u Pani Teresy i u Pani Stefanii również. U Pani Teresy. Po mszach świętych wieczorem to chyba w zakrystii czy w kościele. Tak, ale tak. A u Pani Teresy 664
600-946-664-300-946-646 u pani Stefanii 880-849-577-877 i odbieram telefon. Tak, jestem zaskoczona, że się dodzwoniłam. Janina z Krakowa. Bardzo miło, pani. Ja chciałam tak dla pokrzepienia ducha ojca, bo to ojcu zawsze potrzebne. Ale wie pani co, czy znaczy... Chcę powiedzieć o Krakowie, o tym, że ostatnie te czytania niedzielne były na temat właśnie świątyni, prawda? Tak. Salomon budował i mówił, kto to się będzie modlił. Nie wiadomo, kto się będzie modlił, ale każdy, kto będzie się modlił, to że daj mu, Panie Boże, wszystkiego dobrego. Tak więc tutaj byłam w piątek, to było chyba tak na Eucharystii o 12 godzinie u Matki Bożej Traskowej, Pani Krakowa, tak? I ksiądz Karmelitów Krzewiczkowych. Tak. I ksiądz tam, nie pamiętam nazwiska niestety, był zatroskany o to, mówi na Facebooku, widziałem coś okropnego na tego ojca, takiego nietuzinkowego naszego. No i chodzi o budowanie tej świątyni. No i modlimy się za tych wrogów wszystkich o tej 12 godzinie. Pomyślałam, nawet dawałam echo słowa w sobotę na Eucharystii naszej, bo jestem z neokatechumenatu i też... I taka radość wielka, że naprawdę, no, ja oglądałam całą konsekrację, tak. Piękna była, prawda? Pięknie, tak. A jeszcze pomyślałam sobie, że ci wszyscy, którzy operatorzy i ci, no fantastycznie to zrobili, bo to ja nie wiem, tam na pewno w trakcie tych uroczystości, no to różne są przecież, no tak, przemieszczają się ludzie i tak dalej, ale to pięknie, było po prostu pięknie, jednym słowem, żeby nie przedłużać. Wie pani, co była piękna procesja dziejów, to było przepiękne. A i mówiłam, że właśnie patrzcie, nie, że pochmurno było, w Krakowie lało wtedy. No, a tam ani jedna kropla nie spadła. Ale pani wie, była taka chmura, czarna chmura nad świątynią, ale jak ona pięknie wyglądała, ta czarna chmura w złotym kolorze, to korona tej czarnej chmury i nie lało. I ona odeszła później. No pięknie, bardzo pięknie. Pani Janino, właśnie dziękujemy tym, którzy przybyli od wczesnego rana. Chłodno było, oni już byli. Całą noc z Krakowa jechali, całą noc. Pan Roman Kościółek organizował też. Całą noc jechali przecież. Przyjechali wcześniej i to też ofiarni ludzie. To jest wielka ofiara, takie prawda, umartwienie. No. I mówię o Radio Maryja właśnie wszystkim braciom ze wspólnoty, jak bardzo mi pomogło, bardzo, bardzo, bo różnie to bywa u nas z prezbiterami, niestety. Nie mamy. Ale proszę panią, trudności. Święci są dopiero. A ja katechezy tutaj i wiedza merytoryczna i kiedy od momentu, kiedy zaczęłam się naprawdę nawracać, to jest. A każdy z nas się nawraca codziennie. Tak. To jest też. Pani Janino, z jakiej parafii pani jest? Ja jestem w ogóle od Matki Bożej Dobrej Rady, ale w tej chwili wspólnotą jesteśmy u Zmartwychwstańców. Pięknie. Tak. Na Stradomiu? Nie, to jest maluteńki kościółek, taki przy ulicy Szkolnej na Woli Duchowskiej. Piękny Kraków, Boże. Tak. A Matki Bożej Piaskowej, piękna. Tam była raz transmisja, pamiętam. Tak, i ksiądz mówi, no i czy ja to zabiorę do grobu, czy ojciec Tadeusz zabierze, kto się będzie tu modlił. A, pani wie. No w każdym razie dziękuję. Dziękuję bardzo też ja osobiście, bo mi to pomogło bardzo. Tak. Bardzo dziękujemy, dobrze? Damy komuś następnemu głos. Dziękujemy. Dobrze? Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Pani wyjeżdża na Światowy Dzień Młodzieży, czy nie? O nie, ja bo tam podobno w Krakowie mówią niektórzy. Ja muszę mieć pielgrzymów. Bardzo dobrze, gratulujemy. Oczywiście. To jest normalność, a nie uciekać na Światowy Dzień Młodzieży. Tak. Dziękuję, bo tam niektórzy podpowiadają, żeby wyjechać z Krakowa na jutro. No nie. No.
Takie niemądre to. Dziękujemy, szczęść Boże. Szczęść Boże. Okay. Prosimy. Halo? Tak, słucham. Szczęść Boże, ojcze dyrektorze. Słucham pani. Chciałam ci podziękować, ojcze, za to wszystko, które zrobiłeś. Ja nic nie zrobiłem, człowieku. Ojcze, taką piękną świątynię. Ja to parę razy pani, a jak pani na imię? Maria, Warszawy. Parę razy byłam w Toruniu. Tym razem no nie udało mi się, ale oglądałam od dechy do dechy. I wiem, że to było jest przepiękne, tak cudne, że słowami nie da się wypowiedzieć, ale za wszystko, ojcze, dziękuję. Pani Mario, to nie mnie, bo jeszcze bym w to uwierzył i to byłoby dopiero. Ojcze, natomiast dziękuję tak? Panu Bogu za tę łaskę, tak? Matce Bożej, Janowi Świętemu, Janowi Pawłowi II i ludziom wszystkim. Ale to jest coś pięknego, to jest to wszyscy. Ale widzi Pani, Pani Mario, razem można uczynić wiele. Tak, i to trzeba można, tylko, jak takie natchnienie przyjdzie, to bez wątpliwości wspierajmy każde dobro. Wszyscy my, ja jeżdżąc na pielgrzymki, zawsze tą cegiełkę daję. Bezimiennie daję, zawsze. I wiem, że moja cegiełka też tam jest. Dziękujemy. Ojciec, ale dalej budujemy, jeszcze nie skończyliśmy. Wiem. Prosimy o pomoc. Będziemy, dalej, będziemy bo tam. Wspierać, ale będzie. Żeby to kochana, wszystko do końca było. A to jest tak piękne. To będzie jeszcze piękniejsze. Będzie. W grudniu będzie już tam uroczystość pewno. To znaczy, tak? Chyba nie. Nie, i nie. Będzie, nie, no będzie można przyjść na pewno mszę świętą i tak dalej, ale nie zmieścimy się tam, a w grudniu jest zimno. A zimno, no. To jest duża świątynia, no może... Ale to nie jest taka duża. No, na 600, na ile tam jest osób? U góry 450, czy tak? Niecałe chyba 500 miejsc siedzących. Aha. W tym, no, tej no, tych ławkach, tak, które są zrobione już. I na dole ponad 400. No, ale są stojące, też, ale to jest za mało. Ojcze, słowami nie da się wypowiedzieć, ale za wszystko. Dziękujemy. Pani Mario, z jakiej dzielnicy pani jest? Ja mieszkam w Michalinie, a ja pochodzę z Warszawy, a w Michalinie Jana Chrzciciela, moja parafia. Też budowaliśmy. Niedawno byłam. Proszę zobaczyć, przed chwilą był Kraków, teraz jest Warszawa. A jeszcze dziecko telefonowało z Lwowa. Z Lwowa, o pięknie. No, i bardzo cenię tego biskupa z Lwowa, Mokrzywskiego. Bardzo był u nas, Dzisiaj jest pogrzeb biskupa w Kijowie, arcybiskupa Kijowa, tak? Tak, rzymskokatolickiego, 51 lat. Panie, a co do tego? No wziął i umarł. No, i to na kongresie eucharystycznym na Białorusi był. Aha. Wtedy właśnie. Też ma tam ciężko. Nie, no. Nie ma większych trudności niż łaska Boża. Niż łaska Boża, tak proszę. Jest. Bóg zapłać. Ale ojcze, życzę ci wszystkiego najlepszego. Alleluja. Wiele osiągnięć. Dziękujemy, Pan Jezus niech działa, a my wspierajmy każde dobro. Proszę Państwa, pamiątka konsekracji świątyni Gwiazd Nowej Ewangelizacji. Dajcie komuś to. Piękne śpiewy tam są. Tam jest też taki mały albumik o tej świątyni. To jest 4 strony. To jest takie cieniuteńkie, bo to małe jak płyta. Tak. I tam jest płyta. Piękne pieśni. Śpiewa wojsko. To, co było śpiewane na konsekracji. Ale nie wszystko jest na tej płycie, bo byś nie zmieścił. Przepiękne śpiewy. Proszę Państwa, za minutę już medytacja, jeszcze powiem Gdynia, Cisowa i Jastrzębie Zdrój, gdzie zapisy na pielgrzymkę w lipcu naszą częstochowską. W Gdynia, Cisowa, Przemienienia Pańskiego u Panny Anny, Pani Anna, 536-600-368, Pani Teresa, 536-600-363, powtarzam, 536-600-363, Gnieździelem w sklepiku parafialnym i Strzębie Zdrój Miłosierdzia Bożego u Pani Renaty, telefon 32-434-50-99, powtarzam, 32-434-50-99. Dziękujemy serdecznie, jeszcze chciałem podziękować, parę nazwisk odczytać, ale już tylko przeczytam 5 nazwisk, bo już przychodzi ojciec Janusz i
w ramach medytacji poniedziałkowej nawiedzenie Najświętszego Sakramentu według świętego Alfonso Maria de Liguori. Właśnie klękać przed Najświętszym Sakramentem w każdym kościele. Klękać, a nie wejdzie ręce w kieszenia i gapi się jeszcze gumę żuje. Ubierze się jak do rosołu, porozbiera się jak na plaży. To. Pilnujmy kulturę z powrotem, wprowadzajmy wszędzie. I tak z Dobrzyni, koło Jasła, ofiarodawcy pani Adolfia Sroka-Lewusz, Stanisława Rodak, Maria Ciuła, Joanna Biernacka, Władysława Pszonka, Anna Brączyk. Dziękuję, Bóg zapłać i dziękujemy za systematyczną pomoc. Dzięki temu jeszcze nie mamy jakichś wielkich długów, proszę Państwa, tylko jeszcze istniejemy. A chcemy iść na cały świat i jesteśmy w całym świecie, słyszymy. Bóg zapłać. Nie. Dajmy tytuł Hostia Święta. Proszę Państwa, 11:46 minęła. No, co tam? To o 16 tam bądź, no. Ale co ty będziesz gotował teraz ten rosół? To weź te wszystkie SMS-y do garnka i potem na obiad przyjdę, tak, no. Podłączone. Chcesz się podłączyć? To masz. Masz. Muszę tu na miejscu pisać. Układź. I zapraszamy już do medytacji. Eucharystycznej według świętego Alfonsa Maria de Liguori. Modlitwa, która towarzyszy zawsze na początku nam. Panie mój Jezu Chryste, Ty z miłości ku ludziom dzień i noc przebywasz w tym sakramencie, Najświętszym Sakramencie, gdzie pełen litości i miłości oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą Cię nawiedzić. Wierzę, iż jesteś obecny w sakramencie ołtarza. Cześci oddaję, uznając swoją małość i dziękuję Ci za łaski, które mi wyświadczyłeś, a szczególnie za to, żeś mi samego siebie darował w tym sakramencie, że za pośredniczkę dałeś mi swoją Najświętszą Matkę Maryję i żeś mnie wezwał, abym Cię odwiedził w tym momencie, w tym miejscu, a może w najbliższym także kościele. Pozdrawiam Twoje serce najukochańsze i pragnę je w potrójnym celu pozdrowić. Najpierw, aby Ci podziękować za ten dar wielki, następnie, aby Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi, których w tym sakramencie doznałeś od Twoich nieprzyjaciół.